się gryzie? Pan mówi z jednej strony zapasy, najstarsza dyscyplina, tak? Od początku na igrzyskach, czystość, technika. A tutaj MMA to jest jednak takie... Ulica. Trochę ulica, no. No. Ale wie pan, w Hiszpanii kiedy mówią, że jest najpiękniejsza koryda? Jak byk zabije toreadora. Uh-huh. Tam, gdzie się krew leje, tam, gdzie jest mordobicie, a w boksie jest, jak jest knockout, to wtedy mówię, o, ale była walka, widziałeś, uh-huh. ale go trzeba. No, no niestety, to troszeczkę bazuje na tych ukrytych, ale na najkrótszych instynktach człowieka, czyli takiego właśnie wojownika rozerwać, stłuc, zabić, no może zbyt mocno powiedziałem, ale przede wszystkim takiego mordobicia. No i niestety MMA coś takiego jest. Uh-huh. Nie jest to jeszcze dyscyplina sportu. Oni nie mają swoich federacji sportowych, bo to są federacje na zasadzie umawiamy się, zakładamy, prawda, pak, bierzemy chłopaków, ja się zacząłem naparzać. No może to też jest jakiś sposób na życie, może dla tych, co nie osiągnęli większych sukcesów. Później oni próbują tych najlepszych ściągać, uh-huh. żeby oni byli tą wizytówką, prawda, celebrytów ściągają, albo z zawodnika później robią celebrytę. Okay. Można, mamy to zaczynają od zapasów, przecież no bo się ćwiczyli, to też klasyk, prawda. Spudziana zrobili też zawodnika MMA. No ale to jest, jeżeli ktoś jest czymś charakterystycznym... Z oporami, ale jednak. To tak jak w wrestlingu Hulk Hogan, prawda, został mistrzem świata. Nie dlatego, że był najlepszy, ale że publiczność najlepiej na niego reagowała. Mhm. O co chodzi z tym wrestlingiem? Pan to komentuje. To jest ściema. Ściema. Kiedyś zapytano takiego jednego zapaśnika, mówią, czy to jest naprawdę, czy to jest na niby? A on teraz powiedział, miałem 5 operacji, 8 złamań. Czy to jest naprawdę, czy nie? Dla mnie jest przede wszystkim fantastyczne to, co oni są w stanie pokazać na tym ringu. Jeżeli 120-kilowiec robi salto z ringu, wypada na kolejnych takich cokolwiek, czy skaczą z ringu, albo z 10 metrów ląduje na przeciwniku, no to jest coś, że się usta otwierają z zaskoczenia, a przy tym wszystkim mają taką oprawę. Przecież nie jest też tajemnicą, że chłopaki z KSW podglądali wrestling. No przecież to, co się dzieje na takiej WrestleMania, to jest takie podsumowanie roku, tak jak Super Bowl, gdzie przychodzi ponad 80 tysięcy ludzi. Na trzeciej było ponad 90 tysięcy ludzi. Często więcej niż na Super Bowl. Jak tam jest scenografia, co tam się dzieje z góry, jak taki Shawn Michaels zjeżdża jak anioł, spod spodu Undertaker wychodzi w dymach, w ogniu, prawda? No to jest taki teatr, że naprawdę oni to nazywają rozrywką sportową. Rozrywką sportową. Tworzą taką iluzję, ale na podwalinie nieprawdopodobnej sprawności.